Jestem głodny. Zjadłbym coś. Czy zapasy zostały wyczerpane? Zapasy zostały całkowicie wyczerpane. Nie ma już ani odrobiny. Ale wydawało mi się, że zostało jeszcze trochę cielęciny z groszkiem. Nic nie zostało. Zjedzmy coś! Ja tak, żebym coś zjadł. Coś? Niech panowie będą realistami, raczej... Mnie już wszystko jedno, proszę pana. Sam pan powiedział, że zapasy są wyczerpane, więc co miał pan na myśli? Musimy zjeść nie coś, ale kogoś. Ja nie widzę... Ale ja również nie widzę tutaj nikogo poza... Musimy zjeść kogoś z nas. Zjedzmy! Tak, zjedzmy. Panowie, nie bądźmy dziećmi, nie możemy wołać wszyscy trzej razem, zjedzmy. W tej sytuacji ktoś z nas musi powiedzieć, proszę bardzo, panowie będą łaskawi się poczęstować. Ale kto? Kto? A o to właśnie chciałem się panów zapytać. O, mewa leci, mewa! Co powiem, ale od zawsze byłem samolubem. W szkole drugie śniadanie zjadałem zupełnie sam. Nie dzieliłem się z nikim. Bardzo nieładnie, ale trudno. Zrobimy losowanie. To jest doskonały pomysł. To jest najlepszy wyjście. Będziemy losowali według następującego systemu. Jeden z panów wymieni jakąś cyfrę, potem drugi z panów jakąś inną cyfrę, na końcu ja wymienię głośno jakąś cyfrę i jeżeli suma wszystkich trzech cyfr będzie nieparzysta, los padnie na mnie, ja zostanę zjedzony. Jeżeli natomiast tak się zdarzy, że suma będzie parzysta, wówczas zostanie zjedzony któryś z panów. Nie. Właściwie to ja jestem przeciwnikiem hazardu. Co będzie, jeżeli się pan pomyli? No panowie nie mają do mnie zaufania. Trudno. Wie pan co, jesteśmy ludźmi cywilizowanymi. Losowanie to pozostałość z epoki ciemnoty, no. Ordynarny zabobon. Więc dobrze. Możemy zorganizować wybory powszechne. Proszę pana, pan pozwoli, że ja pójdę z panem do urny wyborczej w jednym lokalu, co? No to uprości całą kampanię. Parlamentaryzm się przeżył. O, jeżeli woli pan dyktaturę, chętnie obejmę władzę. Nie, precz z tyranią. A więc wolne wybory. Tajne. Ale bez żadnych bloków. Każdy kontrkandyduje samodzielnie. Oto kapelusz, będziemy do niego wrzucali kartki z nazwiskami kandydata. A ja nie mam pióra. Ja chętnie panu pożyczę pióreczko. Oto pióreczko. Chwileczkę. Jeżeli już urządzamy wybory jako ludzie cywilizowani, to nie możemy pominąć etapu propagandy przedwyborczej, która na całym kulturalnym świecie poprzedza właściwą akcję. Jeżeli pan się upiera... No to agitujmy, no ale szybko. Otwieramy wiec. Kto pierwszy na trybunę? Może pan. Ale wolałbym potem. Nigdy nie byłem dobrym mówcą. Ale pan rzucił projekt. Tak jest, tak. To pan zasugerował masom wiecowanie, politykierstwo. Niech więc pan zaczyna, proszę bardzo. Proszę. Panowie. My ludzie prości, proszę nas traktować bez pochlebstw. Słusznie. Precz ze słodkimi słówkami. Żądamy surowej prawdy. Koledzy, zbraliśmy się tutaj... No ale streszczać! Spieszymy się do pracy. Zebraliśmy się tutaj, ażeby rozwiązać palący problem zaopatrzenia w żywność. Koledzy, ja nie powinien być brany pod uwagę jako kandydat. Ja mam żonę i dzieci. Nieraz o zachodzie słońca siadywałem w ogrodzie i huśtałem dzieci, aż ona haftowała, dopóki było jasno. Panowie koledzy, czy widzicie ten łagodny, spokojny obrazek? Czy to was nie wzrusza? Proszę pana, to nie jest argument. Kiedy chodzi o dobro ogólne, sentymenty nie grają roli. Dzieci mogą się huśtać gdzie chcą, same. Nawet lepiej. Tak, nawet lepiej. Do ogródka jordanowskiego, proszę bardzo, na karuzelkę, na huśtawki. Nie, dzieci, proszę pana, to nie jest żaden argument. Ależ koledzy, gdy byłem jeszcze mały, snułem ambitne plany. To prawda, że
nie pracowałem nad sobą zbyt ciężko i nie osiągnąłem tego, co zamierzałem. Ale ja czuję, że nie jest jeszcze za późno. Tak, miałem upadki, to prawda. Jak brak wiary w siebie, lenistwo, utrata nadziei. Ale ja to jeszcze nadrobię. Przysięgam, że nadrobię. Będę ćwiczył wolę, kształtował charakter, zdobywał wiedzę, aż osiągnę to wszystko, co jeszcze na mnie czeka. Stanę się kimś. Głośnie! Stanę się kimś! Chcemy jeść! Tak. Pan pozwoli, razem. Razem, dobrze. Chcemy jeść! 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 Już, już jest. Bracia stołownicy. Ja tam nieuczony jestem, mówić dużo nie lubię. Robić to, co innego. Już od najmłodszych lat interesuje mnie sztuka kulinarna. Nie tam samo byle jedzenie, o nie. Jestem człowiekiem skromnym, mało wymagającym i prawdę mówiąc, jeść nie lubię. Nie lubię, tak, wystarcza mi byle co, a co najważniejsze, jakiś kawałeczek czy dwa, co drugi, trzeci dzień może, ale teraz nie, nie. Z jedzeniem skończyłem raz na zawsze. Natomiast praca nad przygotowywaniem posiłków stała się radością mojego życia. Nie ma nic przyjemniejszego dla kucharza, jak po ciężkim, starannym wysiłku patrzeć, jak inni jedzą i im smakuje. No. I tylko ja, słowo honoru, tej nagrody żądam. Tak. I jeszcze dodam jedynie, że jestem specjalistą od dań mięsnych, moje sosy nie mają sobie równych. To w zasadzie tak, to wszystko, ja tyle brawo! Chcę powiedzieć. Brawo! 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 Hurra! Brawo! Brawo! Dobra, brawo! Hurra! Już, brawo! Dziękuję bardzo. Dobra, już. Będę mówił krótko, po żołniersku. Po pierwsze, nie chcę wpływać na wasze opinie. Sami zadecydujecie. Jestem tylko waszym sługą i wola wasza jest dla mnie święta. Zjem to, co dadzą. Po drugie, nie ma tu się nad czym rozwodzić. Jestem niestrawny. Zawsze byłem łykowaty, kościsty i cienki. Mam dwa żelazne żebra, wyciętą wątrobę i jedną nogę krótszą. Po trzecie, nie chcę być demagogiem i lubię jasne sytuacje. Jeżeli mnie nie wybierzecie, wówczas ten drugi dostanie udko i polędwiczkę. Ja zadowolę się resztą i ozorkiem. Wszystkim, którzy by mieli jakieś zakusy, mówię twardo. Z ozorka nie zrezygnujemy. Brawo! Brawo! Prowadź wodzu! Prowadź wodzu! Brawo! Dobra. Wszystko. Nie lubię gadaniny filozofów i mięczaków. Naprzód! Naprzód! No. Bis! No niech dobra, pan żyje! Dobra. Dzięki. Jest pan zadowolony? Tak. Był pan wspaniały. Tak. Tylko ja właśnie... Ja nie mogę jeść polędwicy. Szkodzi mi. Jeżeli by to panu nie sprawiło szczególnej różnicy... Wie pan co, moje gratulacje, jeżeli pan pozwoli, to przemówienie mną wstrząsnęło. Naprawdę w sprawie ozorka jestem całkowicie po pańskiej stronie. No, to głosujemy. Kampanię mamy za sobą. Tak jest. Proszę bardzo. Głosujemy. No, to teraz liczymy głosy. Bardzo jestem ciekaw. Wie pan, głosowanie zaostrza apetyt. Mógłby pan zachować trochę więcej taktu? Przepraszam, jaki wynik? Panowie? No. Musimy unieważnić wybory. Jak to? Jestem głodny! Chce pan storpedować wolne, demokratyczne wybory? W kapeluszu są 4 kartki. 4! Ja mówiłem, że parlamentaryzm się przeżył. No.
Typowy kryzys gabinetowy. Może po prostu nominujmy kandydata. Ale kto będzie nominował? A chętnie się podejmę. Oczywiście. Tak właśnie myślałem. Nie, nie ma mowy. To jest paskudna sprawa. Demokracja nie wyszła, dyktatura się nie przyjmie. I w takich chwilach sytuację może uratować tylko ofiarna, pełna poświęcenia i zapału jednostka. Pamiętajmy, że ochotnicy zawsze ratowali sytuację, kiedy zawodziły zwyczajne tryby postępowania. Drogi i szanowny kolego... Nie, nie! Ostrzegam, że nie będę słuchał! Słuchaj pan! Nie da się ukryć, że takich cech charakteru jak poświęcenie, miłość bliźniego, solidarność... Już od pierwszych chwil zauważyliśmy z kolegą, że w panu jest coś, co pana od nas odróżnia. To coś, to właśnie wrodzona szlachetność. Nieodparte pragnienie służenia wspólnej sprawie. Prawda, panie kolego? No, szefie, ja w życiu nie widziałem lepszego człowieka. No, jesteśmy szczęśliwi, że chce pan przejść do naszej pamięci jako jednostka doceniona, skromna, koleżeńska, apetyczna. Nie chcę. Ale jak to? Chwilka, momencik. Pan nie chce zostać ochotnikiem? Nie. Zdradza pan zespół? Depcze pan zaufanie kolegów? Nie chce pan? Nie. To jest ohydne! Odmawia pan stanowczo. Odmawiam kategorycznie. Nie mam powołania do wielkości. Proszę pana, od dzisiaj może mi pan nie podawać ręki. Miałem pana za uczciwego człowieka, patriotę naszej tutaj tratwy, a okazał się pan łajdakiem. Żegnam! 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 Do widzenia! Koniec. Ja nie będę tutaj dalej. Żegnam! Zawiedliśmy się na panu. Honor nic nie znaczy dla pana. Ale wobec tego, proszę, może pan sam zaproponuje jakieś inne wyjście. Słuchamy. Wyjście? Proszę bardzo. Powszechna sprawiedliwość. Żądam tylko sprawiedliwości. Niczego więcej. Pan nie zdumiewa. Dlaczego? A jaką ma pan pewność, że sprawiedliwość nie obróci się przeciwko, przeciwko panu? To znaczy, chciałem powiedzieć za panem, że nie wstawi się za pańską kandydaturą. Ależ to zupełnie proste. Od dziecka byłem nieszczęśliwy. Nic mi się nie udawało. Okoliczności obracały się przeciwko mnie, więc... Więc uważa pan, że teraz powszechna sprawiedliwość zrównoważy pański dotychczasowy brak szczęścia? Tak. Zaskakujące, że na brak powszechnej sprawiedliwości narzekają przede wszystkim niezadowoleni. Czy żądając sprawiedliwości nie szukają po prostu usprawiedliwienia ci, którym się nie udało? Ja się nie cofam. Ja się zgodzę na wszystko pod warunkiem, że rozstrzygnięcie będzie sprawiedliwe. Czyli pod warunkiem, że pan nie będzie zjedzony. To są insynuacje. Najpierw proszę o sprawiedliwość. To będzie trudne. Ale da się zrobić. Proszę pana, ja z nim nie rozmawiam. Panie kolego, czy pan ma matkę? Jakby to powiedzieć... A pan, szefie? Niestety. Niemal od zarania jestem zupełnym sierotą. Biedni rodzice. No właśnie to chciałem powiedzieć. Dokładnie. Prawdę mówiąc, to ja na przykład w ogóle nie miałem rodziców. A pan? Posiadam mamusię. W tej chwili opakuje mnie w swojej samotności. Biedna mama. Wydaje mi się, że sprawa jest zupełnie prosta z punktu widzenia sprawiedliwości. Czy z lekkim sercem skrzywdziłby pan sierotę? Ale... Nie, drogi panie. Gdyby ktokolwiek z nas, sierot, miał zostać zjedzony, byłby to policzek wymierzony sprawiedliwości. Tak. Nie dosyć, że sieroctwo to jeszcze zjedzenie. Bo... Nie, drogi panie, to jasne jak dzień. Pan posiada mamusię. Panu zawsze było lepiej na świecie. Czy to nie czas spłacić moralny dług zaciągnięty przez pana wobec sierot?
Tym bardziej, że jak sam pan powiedział, pańska mamusia i tak już pana opłakuje. Ale być może moja mama też już nie żyje. Ostatnio słabo się czuła. To mówi pan jak dziecko, a jakie ma pan na to dowody? Tak, właśnie, no jakie, ha? Przecież mówię, że nie czuła się dobrze. No, tyle się ostatnio mówi o chorobach. A, fantazjowanie artysty, gra wyobraźni. Pańska mamusia na pewno cieszy się dobrym zdrowiem. Daj jej Boże długie życie. Czy pamięta pan te długie jesienne wieczory, kiedy dzieckiem jeszcze będąc boso sprzedawaliśmy zapałki przechodniom? O tym niech pan nie wspomina. O tym to lepiej w ogóle zapomnieć. Albo czy pamięta pan dalekiego krewnego skąpca i satrapę, który odbierał nam półnagim ostatni kawałek słoninki, aby ją oddać myszom jako przynętę na pułapki? Upiory przeszłości! Przepraszam, zdaje się, że słyszę jakiś głos na pełnym morzu. Pan zmienia temat. Tak. Oczywiście, ludzka niedola nie budzi w panu żadnych uczuć. Ci egoistycznie wychowani mamin synkowie. Szefie, on miał piłkę, kiedy był mały. Piłkę? W misia. O. Kiedy naprawdę? O, teraz już było słychać wyraźnie. Rzeczywiście. Rzeczywiście, ktoś płynie w naszą stronę. Sierotom zawsze wiatr w oczy wieje. Szefie, szefie, może to jest ktoś z jedzeniem? Szefie, widzę najwyraźniej, że płynie posługując się tylko jedną ręką, a w drugiej trzyma jakiś wielki przedmiot. Tak, tak nie jest wykluczone. Mało to jest wypadków, kiedy wieśniak tący na targ z prosięciem wpada do wody, płynąc kurczowo przytrzymuje jedną ręką prosie swoje jedyne dobro. Pomocy! Tam! Tam! Widzę go! Szefie, to ktoś w mundurze! Mundurzowi stołują się w kasynach! Pomocy! Dawaj pan! Serdecznie dziękuję. Przepraszam. Ma pan coś do zjedzenia? Nic. Absolutnie. Sam bym chętnie coś przekąsił. Ależ to pan! Naprawdę, jaki to... Niezwykły zbieg okoliczności. To panowie się znają? Jeszcze by nie. Od 10 lat dostarczam panu pocztę. Nie wiedziałem, że pan znajduje się na morzu, ale doskonale się składa. Mam dla pana depeszę. Depeszę dla mnie? Tak. Właśnie zdążałem z tą depeszą do pańskiego domu, kiedy mnie zmyła fala. Pływam nieźle, na szczęście. Oto ona. Panowie wybaczą? Hej, ten mundur, ten to tu prawdziwy? Prawdziwy, tylko mokry. Pan rozumie, kiedy się wpadło do wody... No... Hurra! Co? Co? Co się panowie! Stało? Panowie! Moja matka nie żyje! No masz ci nos! Mój! W związku z tym oświadczam panom, że w tej chwili nasza sytuacja jest jednakowa. Wszyscy jesteśmy sierotami, więc będziemy musieli jeszcze raz przemyśleć sprawę zjedzenia kogoś z nas. Nie, ja protestuję. To jest jakiś podstęp. Na pewno ukartował to z listonoszem. Pan obraża funkcjonariusza na służbie. A ile pan zapłacił? A może jesteście kolegami jeszcze z ławy szkolnej, co? Oskarża mnie pan bezpodstawnie. Proszę spytać listonosza, czy byłem z nim w zmowie. Doskonale. Zapytajmy, jeżeli powie tak, jeżeli się przyzna, zjadamy pana bezapelacyjnie. Ale jeżeli zaprzeczy, wtedy... Zjadamy listonosza. Jakże to tak? Człowiek co dopiero wszedł, a tu go od razu zjadać? Do czego to podobne? No właśnie dlatego. Pan doskonale się nadaje. Pan jest jeszcze taki zupełnie świeży. Szefie! Najlepiej zjedzmy obu. Listonosz na pieczeń, drugiego na przystawki albo na kompocik, co? Częściowo można też marynatę, żeby było na potem. Albo nie! Albo jednego nadziać drugim. Przynajmniej pan listonosz nie jest sierotą. Trzeba by się go zapytać. Z drugiego to ja wolałbym nie toczyć wino, ale co to za burgund może być z listonosza? Tak! Tak! Ma pan rację! Jako burgund jestem mierny, natomiast jako listonosz jestem...
na poziomie. Jeżeli pan złoży fałszywe zeznanie, poskarży się na pana w dyrekcji poczt i telegrafu. Proszę się nie obawiać. Ja mam ze sobą 30 lat nienagannej służby. Szkoda czasu. Był pan w zmowie z tym panem, tak czy nie? Jeżeli tak i wiadomość o zgonie mamusi jest sfingowana, dostanie pan nereczki i trochę bożku. Ale jeżeli jest prawdziwa, wtedy my, trzy sieroty, zjemy pana właśnie jako listonosza. Poczta to instytucja użyteczności publicznej. Jako taka powinna służyć ogółowi. Zaklinam, niech pan sobie nie pozwoli złamać charakteru. Jestem uczciwym pocztowcem! Nie można mnie przekupić nereczkami! Dobra, możemy panu jeszcze zaoferować kolanko, ale ostrzegam, że na nic więcej nas nie stać. Nie, panie. Czy widzi pan te dwie skrzyżowane trąbki? Porany. Honor tych trąbek cenię ponad wszystko. Do widzenia panom! Nie, niech pan nie odchodzi. Niech pan tylko zaświadczy, że jestem niewinny. Ale teraz sami koledzy widzą, że z punktu widzenia sprawiedliwości nasza sytuacja jest jednakowa. Wszyscy jesteśmy sierotami. Przepraszam. Zapomniałem wziąć pokwitowanie. Tak, mnie panowie zagadali o zjadaniu człowieka przez człowieka, że straciłem głowę. Gdzie mam podpisać? Tutaj, proszę. Do widzenia. Dobra, panie kolego, proszę przygotować zastawę. Proszę bardzo. Jak to? Sierotę? Pan zapomina, że istnieje jeszcze inna sprawiedliwość. Sprawiedliwość dziejowa. Ten duszlak będzie potrzebny? To, że wszyscy straciliśmy rodziców, nie stawia nas na jednej płaszczyźnie. Należy jeszcze rozpatrzyć sprawę, kim byli rodzice. Mój Boże, po prostu rodzice. A kim był pański ojciec? Szefie tortownica. Mój ojciec kancelistą, albo co? A więc pański ojciec był kancelistą. Tego się właśnie spodziewałem. A czy pan wie, kim był mój ojciec? Nie. Prostym drwalem, analfabetą. Zaś ojca mojego kolegi w ogóle nie było. Jego matka poczęła go na skutek ciężkich zmartwień spowodowanych nędzą. Tak, mój panie? Pański ojciec zapisywał arkusze w służbie arystokracji, siedząc wygodnie w czystym, ciepłym biurze. A mój ojciec ścinał sosny papierówki po to, aby pański ojciec miał na czym wypisywać pozwy skierowane do biednej matki mojego kolegi, który w ogóle nie miał ojca. Jak panu nie wstyd? Ale kiedy ja nie miałem z tym nic wspólnego. I właśnie dlatego tę sprawiedliwość, która teraz każe nam spożyć pana, nazywamy dziejową. Panie hrabio! Co tam znowu? Michał? Pan hrabia! Co za szczęście, że pana widzę! A co to ma znaczyć? A pan hrabio mnie poznaje! No, panie hrabio, no, pan starego Jana nie poznaje, czyż to ja nauczyłem hrabiego na kucu jeździć, jak pan mu paliczę! Lecz! Panie lecz, hrabio! Panie lecz. Hrabio! Jakie to szczęście, że moje oczy widzą pana hrabiego! Wszyscy płacą się niepokoją. Kiedy przyszła wiadomość, że utonął statek, co pan hrabio na nim płynął, to ja nie mogłem wytrzymać! Gdzie pan hrabia, tam i ja! Jaki los pana hrabiego, taki mój! No i skoczyłem, płynę, patrzę i pan hrabia, no co za szczęście! Janie, proszę natychmiast puścić się tratwy i utonąć. Słucham, ja się pana... Co za szczęście! Nie! To już nie mówię, nie mówcie się po złocie, tutaj... utonął! A więc, sam pan widzi, że sprawiedliwość dziejowa... Tak, widzę! To pan mieszka w pałacu, to pan jeździ na kucu! Ja? Ja na kucu?
mojego ojca nie stać było nawet na kucyka. Pan mnie przypisuje wspomnienia ze swojego własnego dzieciństwa. To jest szczyt wszystkiego. Czy pan chce przez to powiedzieć, że to ja? Ja jeździłem na kucu? Oczywiście, sam to pan przed chwilą powiedział. Nie, tu przychodzi wszelkie pojęcie. Oświadczam kategorycznie, że z żadnym kucykiem nie miałem nigdy nic wspólnego. Ani tym bardziej ja. Mój biedny ojciec nie znał nawet słowa kuc. Był przecież analfabetą. Biedny ten kucyk, powiem wam. Nikt się do niego nie przyznaje, nikt go nie chce. No nie żal panu zwierzęcia, proszę pana. Bądź co bądź zawdzięcza pan szczęśliwe chwile swojego dzieciństwa. Ale ten lokaj... Ja, jaki lokaj? Jaki lokaj? Panie kolego. Tak. Czy widział pan tu jakiegoś lokaja? Ja? Skąd? No drogi panie, od tej chwili przestaję pana traktować jak partnera do dyskusji. Ma pan halucynację. Wariat! I tym bardziej, jako jednostka nieodpowiedzialna, powinien pan poddać się kierownictwu ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Powinien pan zostać wyeliminowany ze społeczeństwa, najlepiej drogą spożycia pana przez to społeczeństwo. Panie kolego, proszę nakrywać do stołu. Czy podać też małe łyżeczki? No. Oczywiście, wydajemy pełny obiad. Po jednym czy po dwa noże? Po dwa. Serwetki? Naturalnie, proszę, jesteśmy kulturalnymi. Proszę pana, ja jestem zatruty. Coś chce pan przesunie trochę w prawo? Słowo daję. Nie chciałem tego mówić przedtem, ale zrobiło mi się żal pan. I kompotierę trochę bardziej do środka. Nie, żebym się uchylał. Gdybym nie był zatruty, to nic bym nie powiedział. Proszę bardzo. Wyczyścić. Ja nie twierdzę, że to jest nieuleczalne. Po prostu powinni panowie jeszcze trochę poczekać. Na pewno mi przejdzie. Poleżę dzień, dwa. Położę się w kąciku, żeby panom nie przeszkadzać. Jak się odtruję, sam powiem. No może dwa dni to przesada. Najwyżej dzień. Powiedzmy kilka godzin wystarczy. Nawet godzinka. No, to zaczynamy. Dobrze, dobrze. Ale czy mogę panom dać pewną radę? Zupełnie bezinteresownie. W jakiej sprawie? Ściśle fachową kulinarną poradę. Czy nie uważają panowie za wskazane, żebym umył nogi? No istotnie, nie pomyślałem o tym. I co pan na to? Znaczy ja wiem. Ja nie wiem, jak ma potem zgrzytać w zębach. No lepiej nie gumy. Oj, to. Święte słowa. Bakterie są niewidzialne gołym okiem, ale czuję, jak mnie swędzą. Słusznie. Czystość jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Tak jest. Przeciwnie, zapewnia zdrowie i długie życie. Więc panowie postanowili nieodwołalnie mnie tego... No, myślałem, że to już jest jasne. Pan przedtem coś mówił o ofiarności. Tak, mówiłem, że ofiarność to piękna idea. Tak, to wszystko prawda. A widzi pan? A nie chciał mi pan wierzyć? Widocznie byłem niedojrzały, niedoświadczony. Teraz widzę, że coś w tym jest. Jeszcze nic straconego. Byłem podły, odrzucając pańskie argumenty. Ale widocznie nie jest pan do gruntu cyniczny. Dobra, może już wystarczy ta tak. Co? O nie, jeszcze między palcami. Więc muszę panu powiedzieć, że zaczyna się we mnie rodzić inny, lepszy człowiek. A panowie są już nieodwołalnie zdecydowani. Mój panie! Nie, oczywiście. To zupełnie co innego zostać zjedzonym jako zwykła ofiara przemocy, a co innego jako inny, lepszy człowiek. Ale pan mi daje słowo, że to już postanowione. Słowo honoru. Trudno. No więc to daje poczucie wolności, swobody. A widzi pan, nareszcie pan zmądrzał. Panie kolego, niech pan poda mydełko. Tak. Poproszę nie myśleć, że ja jestem tylko bezwolnym surowcem. Nikt tego nie lubi. Może być pan pewien, że przejdzie pan do naszych żołądków, do naszej pamięci jako bohater, świetlana, bezinteresowna postać. Wydaje mi się, że ta lewa już ma naprawdę dosyć. Oczywiście, że ma dosyć. Właściwie prawa jest zupełnie czysta. Proszę o ręcznik i wychodzę. Nie. Prawą też należałoby troszeczkę... Jak pan sobie życzy. O, sądzę, że tak będzie lepiej. Tak.
Ja pierwszy zdobyłem się na tę wielką decyzję. To ja pierwszy powstałem, żeby poświęcić się dla innych. Przydałoby się trochę sody. Od mydła też puści. Możemy jeszcze trochę poczekać. Czekać? Kiedy koledzy głodni? Nigdy! Dobra, jeszcze tylko prawą i już koniec. Teraz, kiedy przejrzałem na oczy, nogi nie grają dla mnie roli. Mogą być brudne. No, ręczniczek i gotowe. Tak jest. Panowie, dziękuję wam. Nareszcie stałem się pełnym człowiekiem. Odnalazłem w sobie ideały. No, nie ma za co. Ja mam swoją godność. Jak ostatecznie wygląda sytuacja? Jest nas tu trzech i tylko ja jeden poświęcę się, by uratować innych. Chciałbym, żeby było mi wolno wygłosić krótką mowę o wolności. Długo? Nie, tylko o parę stóp. No to proszę. Wolność to nic nie znaczy. Dopiero prawdziwa wolność to znaczy coś. Dlaczego? Bo jest prawdziwa, a więc lepsza. Wobec tego, gdzie szukać prawdziwej wolności? Pomyślmy logicznie. Czyli prawdziwa wolność to nie to samo, co zwykła wolność. To wobec tego, gdzie jest prawdziwa wolność? To jasne. Prawdziwa wolność tylko tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności. Szefie, gdzie jest sól? Nie przeszkadzać w takiej chwili. I dlatego właśnie... W kuferku, na spodzie. I dlatego właśnie... Szefie! Jest! Znalazłem! Znalazłem tę cielęcinkę z groszkiem! Szefie, schowaj ją pan z powrotem. Dlatego właśnie. Ale prawdę mówiąc, wolałbym te z groszkiem. No, szef o tym wiedział! Ja nie mam ochoty, a zresztą... I dlatego właśnie. Co zresztą? Czy pan widzi, że on już wreszcie jest szczęśliwy? Uni fantastiska män som vid Turmanan gör en brygga. Ni som med solbarkad hand hålles hotet i spänn. Ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga, som vi...